Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku serii z grą przez generację, w której przedstawiam i opisuję gry z danej serii, które ukazały się na konsolach kilku generacji. Po 7 odcinkach pora zająć się kolejną odsłoną serii Need for Speed. Underground 2 jest bezpośrednią kontynuacją części pierwszej, bo gdy zostajemy mistrzem szos w jedynce, od razu po ostatnim wyścigu dostajemy wiadomość o jeszcze jednym wyścigu, który okazuje się pułapką przygotowaną przez tajemniczego osobnika. Jedyne co pozostaje nam po tej zasadzce to skasowane auto i obraz gościa z tatuażem kosy. Pół roku po tej sytuacji lecimy do miasta Bayview, gdzie Rachel, koleżanka Samanthy z pierwszej części, pomaga nam wrócić na ulicę i ponownie królować na drogach. Mogliśmy tego dokonać od 9 listopada 2004 na platformach. Familiar with it. This is the big city, you know. I need my ride back soon, so meet me at the car lot highlighted on the minimap. Hey,
you got yourself a set of wheels, head over to my garage. Tak jak w poprzedniej części, żeby zostać królem szos, musimy budować naszą reputację. A żeby tego dokonać, będziemy zdeterminowani zdobywać pierwsze pozycje w różnych nielegalnych wyścigach. Bo znanymi już wyścigami na okrążenia, sprintem, driftem, dragami, doszły jeszcze pojedynki z napotkanymi kierowcami w mieście. Wyścigi na okrążenia, tyle tylko odbywać się one będą na trasach driftowych, na torach wyścigowych lub lotnisku. Coś podobnego mieliśmy w Porsche 2000. Będziemy również driftować po drodze ze szczytu góry do samego jego dołu, co w jednej z późniejszych części będzie o wiele bardziej rozbudowane. Poza wyścigami mamy jeszcze zlecenia od sponsorów i pokazy dla gazet, co oczywiście było w poprzedniej części, ale tym razem to my musimy się pofatygować do wyznaczonego miejsca w bardzo ograniczonym czasie bez ściśle określonej trasy. Nie tylko przyjdzie nam się ścigać w wyścigach na pojedynczych trasach, ale mamy tutaj jeszcze serię wyścigów URL, czyli Underground Racing League, albo inaczej mistrzostwa. Tak jak ostatnio, Drift i Drag otrzymały inny model jazdy i sterowania, żeby łatwiej zdobywało się punkty za poślizgi, jak i bardziej efektywnie zmieniało biegi. W tej części mamy o wiele bardziej odczuwalne różnice w prowadzeniu aut. Tak też małe auta są bardzo zwrotne, gdzie na przykład SUVy są już o wiele mniej skrętne i bardziej przypominają jazdę czołgiem. Tak jak w poprzedniej części, na początku naszej kariery wybieramy jeden z kilku słabszych samochodów, których osiągi są określane trzema paskami: prędkość maksymalna, przyspieszenie oraz przyczepność. Mamy jeszcze jeden pasek, który określa prestiż, poziom tuningu naszej maszyny. Im więcej gwiazdek, tym liczniejsze są oferty sponsorów lub redaktorów gazet. Ale też ilość zdobywanych gwiazdek oznacza szacun na mieście, przez co jesteśmy zapraszani na coraz to więcej zawodów i odblokowywane są kolejne dzielnice miasta. Jak w Underground 1 mieliśmy tylko 20 samochodów, tak tutaj otrzymaliśmy ich aż 31. W tym auta nam wcześniej znane, ale też bliższe dla Polaków. Mamy tutaj Focusa, Peugeot 206 czy Golfa, gdzie sam jestem właścicielem starego, poczciwego Focusika. Stąd też większość ujęć jest właśnie z tego auta. Poza typowymi dla gier wyścigowych samochodami otrzymaliśmy jeszcze kilka SUV-ów, które pojawiają się po raz pierwszy w serii. Mamy na przykład Pontiaca czy Hummera. Samo kupno auta nie wystarczy, co powinno być dla Was raczej oczywiste. Żeby nasze auto mogło stawać w szranki z coraz to lepszymi zawodnikami, musimy je ulepszać, upiększać i dopieszczać. Aby tego dokonać, musimy znaleźć w mieście warsztaty i sklepy. Przy ich znalezieniu pomagają nam znaki drogowe, które odpowiednim kolorem kierują nas do poszczególnego miejsca. Dodatkowo możemy dowiedzieć się o takich miejscach ze znajdziek w postaci wykrzykników, gdzie w wiadomości SMS otrzymujemy podpowiedzi. Po odkryciu sklepu lub warsztatu pojawi się jego ikonka na mapie, żebyśmy nie musieli szukać jego drugi raz. Sklepy i warsztaty, jakie możemy znaleźć, to sklep z karoserią, w którym wyposażamy się w różne części karoserii, tak jak spoilery, progi czy zderzaki. W sklepie tuningowym oczywiście znajdziemy części, dzięki którym znacznie polepszymy nasze osiągi. Do zmiany kolorów i oklejeniu naszego pojazdu pomoże nam warsztat graficzny, a do ulepszenia wyposażenia naszego auta mamy sklep specjalistyczny. Ten ostatni to nowość w serii.
Otóż pierwszy raz w serii możemy wymienić tarcze zegarowe w naszym aucie, kupić radio wraz z lepszym nagłośnieniem. Oczywiście nic się w aucie i w dźwięku nie zmienia. Wszystko jest wyłącznie dla poprawy wizualnego odbioru ludu lubującego się w tuningu. Oczywiście w tej odsłonie części do zmiany i ulepszenia jest o wiele więcej, jak dotąd w serii spotkaliśmy. Co pokazuje, że twórcy nie próżnowali i starali się jeszcze bardziej dopieścić i wzbogacić grę. Wszystkie części odblokowujemy sukcesywnie w miarę pokonywania kolejnych zawodów. Tak jak ostatnio, jesteśmy co jakiś czas zapraszani do sesji zdjęciowych dla różnych czasopism. Tylko że tym razem możemy ingerować w proces sesji. Możemy ustawić auto, jak i obnażyć wnętrzności poprzez otwarcie drzwi, maski czy bagażnika. W porównaniu do poprzedniczki znacznie poprawiono model jazdy. Nie ma tutaj przypadkowych poślizgów czy dziwnych zachowań przy zderzeniu. Ta część również nie jest wolna od znienawidzonego przeze mnie systemu catch-up, czyli doganianiu nas, gdy za mocno odjedziemy przeciwnikowi lub ogłupienie zawodników, którzy nam odjadą za daleko. Tylko że tutaj mam wrażenie, ta opcja nie jest tak rozkręcona jak poprzednio. Większość wyścigów nie powinna nam sprawić problemu. Wspomniałem wcześniej o tym, że mamy tutaj otwarty świat. Chodzi oczywiście o dowolną eksplorację miasta naszym autem i akceptacji wyścigów w konkretnych miejscach miasta. Poza wyścigami w mieście możemy odwiedzić nasz garaż, sklepy czy znajdować różnego rodzaju informacje, jak i kasę. W trakcie naszego zwiedzania miasta możemy natrafić na innych zawodników, którym możemy rzucić wyzwanie pojedynku. Całe miasto oczywiście żyje, ponieważ widzimy ciągły ruch pojazdów cywilnych, ale niestety to miasto bezprawia, ponieważ nadal nie otrzymaliśmy w grze policji, która by nas ścigała. Część miasta jest na początku zamknięta, co możemy zaobserwować przez specyficzne znaki zakazu. Jeżeli jesteśmy znudzeni ciągłą jazdą po mieście w poszukiwaniu zawodów, możemy je rozpocząć z poziomu garażu, gdzie pokazana jest lista zawodów ukończonych i tych, w których nie braliśmy jeszcze udziału. Tylko trzeba brać pod uwagę, że z tego poziomu nagroda pieniężna nie jest uwzględniana, niestety. Z uwagi, że gra pojawiła się prawie rok po poprzedniczce, to graficznie skok jest dość spory. To, co widać od razu gołym okiem, to refleksy i nadmierne rozmazywanie się obrazu. Mijane auta oślepiają nas intensywnymi promieniami z lamp, a neony nocnych miast rozmywają się w blurze nadmiernej prędkości. Porównując obie części Undergrounda, to graficznie różnią się znacznie efektami świetlnymi, modelami aut i architekturą miasta. Tutaj szczegółowość aglomeracji musiała być bardziej dopracowana, co widać w większości dzielnic, gdzie możemy zaglądać przez okiennice do budynków, możemy zaobserwować latające samoloty, a z gór widać piękną panoramę całego Bayview. Każda dzielnica różni się od siebie architekturą, jak i konstrukcją dróg. W mieście przeważają zakręty prostopadłe, gdzie na wzgórzach mamy najczęściej jedną drogę bardzo krętą, a w porcie drogi są bardziej prowizoryczne, z licznymi chopkami i różnymi przeszkodami na środku. W trakcie jazdy nie są tak mocno odczuwalne niewidzialne ściany jak poprzednio, ale trafiają się bardzo rzadko miejsca, gdzie wizualnie droga wydaje się przejezdna. Mówię tutaj o schodach, bramach czy przerwach w ogrodzeniu. Jednym z większych ułatwień, jakie zrobili twórcy, to filmiki fabularne, które przedstawiane są jako strony z komiksu. Jedynymi renderowanymi filmikami w grze było intro oraz przedstawienie otwartych dzielnic. Wracając do filmików fabularnych, to wszystkie osoby, które widujemy na nich, są prawdziwymi aktorami. Na przykład Rachel, która nam towarzyszy w fotoopowieści, to tak naprawdę Brooke Burke Charvet, amerykańska aktorka, tancerka i modelka, która wygrała 7. edycję Tańca z Gwiazdami, która później również prowadziła to show w latach 2010-2013. Sama fabuła pokazuje już bardziej osobiste porachunki, a nie tak jak ostatnio chęć pozostania mistrzem. Tutaj staramy się, a i owszem, zostać królem, ale również nam przyświeca cel poznania, kto stał za naszym upadkiem pół roku temu. Takie podejście do historii rozwinie się znacznie w późniejszych częściach gry,
Tutaj ta fabuła jeszcze raczkuje, ale zaczyna już powoli i niepewnie stąpać na nogach. Poza wizualną oprawą muszę wspomnieć również o udźwiękowieniu, które jest również na wysokim poziomie jak ostatnio, ale niestety ścieżka muzyczna moim zdaniem jest słabsza od poprzedniczki. Dostajemy tutaj kilka dobrych kawałków, ale moim zdaniem już mniej kozackich. No ale to jest muzyka, więc każdemu pasuje co innego. Mi osobiście bardziej pasuje ścieżka z Undergrounda pierwszego. Wam może się podobać bardziej ta, a komuś innemu z innej części. Piszcie w komentarzach, która lepsza. Nie idzie tego ukryć, że Need for Speed Underground 2 jest ulepszoną wersją części poprzedniej. Widzimy podobieństwa w budowie miasta, czasami miasto mocno przypomina Olympic City. To z Undergrounda 1. Ta część ma za to o wiele lepsze efekty cząsteczkowe, do tego dochodzi zmieniająca się dynamiczna pogoda oraz wszechobecny blur, który zalewa prawie cały ekran. Bardzo ciepło przyjęto w tej części rozbudowany system tuningu, który w kolejnych częściach będzie jeszcze mocniej uszczegółowiony. W których częściach było ono najlepsze, dowiemy się zapewne na końcu serii, gdzie będziemy mieli ograne i opisane wszystkie Need for Speedy. Co Wy sądzicie o tej części? Podzielcie się swoimi wspomnieniami w komentarzach. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania poprzednich, jak i następnych odcinków serii z grą przez generację oraz innych moich filmów na kanale. Trzymajcie się i pamiętajcie, żeby zawsze jeździć ostrożnie i mieć zapięte pasy, bo bezpieczeństwo to największy priorytet.